Dobry, dzień dobry. Tak wygląda moja podróżna skrzyneczka solarigraficzna. Jak sobie gdzieś jadę, to ją zabieram i pokażę wam, co mam w środku. Tak więc. Puzzle z karkonoszy. A aktualnie papieżyska. Tu troszkę kodaczka mi zostało. Troszkę fomy, a tamto. Nie, co to jest? Wiem, co to w sumie jest. Jakieś cinki chyba. Okej. Okay. Papier ścierny tu widać. Dobra. Dobra, to zakrywamy, bo to niebezpieczne. Bo jakieś tam leżały kawałeczki papierku. Odkładamy. To sobie na końcu. No tutaj oczywiście taśma. Taśma, taśma, taśma. Jeszcze więcej taśmy i jeszcze więcej taśmy. I ta taśma, proszę Państwa. Ona jest po prostu wypasiona, bo jest gruba. Nie da rady jej tak łatwo przerwać. Przedziobać przez ptaka. Chociaż jakby się uparł, to by przedziobał. Już nieraz mi przedziobał. Na wypadek żółtej latarni. Kleik. Aha, no w sumie ja użyłem takiego. W lecie trochę jest za rzadki, a w zimie nie da rady wycisnąć go z tuby. Ale i tak daje radę. Trzeba go w ciepłym miejscu trzymać. W lecie chłodnym. Tutaj taka tasiemka srebrna, cieńsza, nie taka fajna jak tamta. Nożyczki z pierwszej klasy. Podstawówki, nożyczki z gimnazjum, te zielone to jest ostry czar. Kompas, taśma przezroczysta, taśma, 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 nożyk, naboje do nożyka i mój słabny nożyk. Dobra, teraz przejdziemy tu jeszcze. Okej, co my tu mamy? Tak więc, poza igiełkami 0, 15, 16, 18, 20. A też wam kiedyś chyba pokazywałem w sumie przy jakimś filmiku. Co ja tu mam? A, blaszki na kureczki po wódce. Tym robię dziurki, znaczy wypuklenia, zanim powstanie dziurka. Papier ścierny, blaszka na otworki, cieniuteńka. A to w tym czarnym to chyba. To są gotowe otworki. No, co najważniejsze. Aha. Magneciki. No, no i to by było na tyle. Tak to wygląda. Kompasik. Co by wycelować? W razie jakichś tam komplikacji. No. Tak to wygląda, proszę Państwa. Wszystko. Tu mam jeszcze więcej. Ale tutaj mam takie rzeczy turystyczne, że tak to nazwę. Turystyczna torebka Marcina. Okej. Adiós.